Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Paulina Kuczera, witam wszystkich widzów telewizji Starnowa TV i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. Tym razem moim gościem jest Beata Liwowska, ceniona psycholog i psychoterapeuta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was, witam Państwa. Mam wrażenie, że wielu osobom zacierają się granice, jeśli chodzi o psychologa, psychoterapeutę czy nawet psychiatrę. Proszę powiedzieć, czym dokładnie Pani się zajmuje i jaka jest różnica między tymi zawodami? Ja mam to szczęście, że jestem i psychologiem, i psychoterapeutą, ale ma Pani rację, że często te zawody są mylone i nierozróżniane. Psycholog to jest taka osoba, która skończyła studia magisterskie i ma uprawnienie do używania testów w celu diagnozowania. Diagnozujemy zarówno funkcje poznawcze, jak i emocjonalne czy osobowościowe. I też psycholog to jest taka osoba, która jest w stanie pomóc w takich chwilowych kryzysach, czyli w zasadzie zajmuje się poradnictwem, wsparciem psychologicznym. Natomiast psychoterapeuta to jest taka osoba, która prowadzi pacjenta z głębszymi zaburzeniami, na przykład zaburzeniami osobowości. I jeśli dana osoba odczuwa jakiś dyskomfort w życiu, tak? Ma poczucie, że nic mu się nie udaje, albo wchodzi w relacje, które ciągle są dla niego krzywdzące, no to w zasadzie powinna się zgłosić do psychoterapeuty, dlatego że to są sytuacje, które gdzieś tam towarzyszą od lat i nie jesteśmy w stanie samym wsparciem psychologicznym przeprowadzić takiej reorganizacji osobowości. To zadanie należy do psychoterapeuty. Czyli pacjenci częściej zgłaszają się do Pani jako do psychologa czy psychoterapeuty? Właściwie przychodzą do psychologa, natomiast najczęściej w trakcie diagnozy okazuje się, że tak naprawdę potrzebują psychoterapeuty i ja w tym czasie pierwszych trzech spotkań zajmuję się diagnozą, poznaniem problemu i pokierowaniem. W tym czasie też mogę zaproponować właśnie różne formy leczenia. Psychoterapia to takie długofalowe działanie. Proszę powiedzieć z takiego własnego doświadczenia, czy ludzie obawiają się przyznać do tego, że są zapisani na wizytę do terapeuty, czy wręcz odwrotnie? Stało się to już takie bardziej powszednie, prawie jak zwykła wizyta u dentysty. Tutaj zależy od postaw rodzinnych, jakie są te postawy są przekazywane. I w sumie myślę, że to byłyby takie dwie kategorie ludzi. Jest taka część, gdzie pojawienie się u psychologa, u psychoterapeuty oznacza słabość i te osoby będą się wstydziły, tak? No, to będzie coś takiego trudnego do pokazania, no bo skoro szukam pomocy, to znaczy, że sobie nie radzę, tak? I tutaj to jest widoczne, tak? Natomiast obserwuję też taki drugi trend, czyli właśnie osób, które zgłaszają się, bo jest to modne. Jest mowa o tym, że w Stanach każdy ma swojego terapeutę i nawet tak żartobliwie się mówi o tym, że decyzji nie jesteśmy w stanie podjąć bez swojego terapeuty. I tutaj w Polsce też zaczyna to być coraz bardziej popularne. Wydaje mi się, że chyba każdy z nas ma takie momenty, kiedy przychodzą jakieś chwile załamania, gorszy dzień. I tutaj pytanie, jak rozpoznać tą granicę pomiędzy takim złym samopoczuciem, a tym, kiedy coś nam sygnalizuje, że jednak warto zwrócić się o radę do specjalisty. Myślę, że to jest takie ważne pytanie, bo teraz jest taki kult szczęścia i w zasadzie ta moda przychodzi tak z zachodu, że powinniśmy stawiać na samorozwój i być po prostu szczęśliwym. Jak ktoś jest nieszczęśliwy, to znaczy, że coś jest nie tak i najlepiej, żeby szybko połknął tabletkę i problem zniknął z głowy. Natomiast
faktem jest, że są takie sytuacje, w których my musimy poczuć cierpienie, bo ono nam o czymś mówi, tak ono nas też kieruje. No jeżeli tracimy kogoś ważnego dla siebie, albo w ogóle jakieś ważne wartości, tak, coś nam zagraża, no to naturalnym jest, że będziemy się czuć niekomfortowo, źle, być może smutni, być może sfrustrowani, źli. I to są informacje, z których czytamy, czego nam potrzeba. Więc no nie można ich ignorować. Natomiast no jeżeli na przykład ktoś odchodzi, tak, umiera nam bliska osoba albo porzuca nas ktoś, kogo kochaliśmy, to jakby naturalne jest to, że pojawia się żal i taka forma żałoby po stracie. To jest też taka informacja, że ta osoba była dla nas ważna i że też coś wnosiła w nasze życie. Jest taki czas na to, żeby się pożegnać, ale też zastanowić się, co straciłam, czego poszukuję, czego chcę. Ale zdarza się tak, że ta żałoba się przeciąga i nie pozwala żyć. I wtedy, jeżeli okazuje się, że objawy są w pewien sposób kliniczne, tak, bo powodują, że dana osoba cierpi, że już wszyscy wokół zaobserwowali, że, no, że to już jest naprawdę za długo, że jest źle, no to wtedy faktycznie warto sięgnąć po taką fachową pomoc. Czyli to zależy już tak naprawdę indywidualnie od każdego człowieka, ponieważ każdy ból, cierpienie przeżywa na swój sposób i trzeba chyba też uszanować ten proces, trwanie jego, wyłącznie jest to zależne od niego, tak? Przynajmniej w tej początkowej fazie, tak? Jeżeli ktoś z bliskich cierpi, no to oczywiście należy być blisko i obserwować, interweniować, jeżeli to jest potrzebne, bo do pewnego etapu jest to zupełnie naturalne, tak? Natomiast tak naprawdę, jeżeli jesteśmy z kimś blisko, tak, jeżeli to jest pani siostra albo przyjaciółka, no to pani jest w stanie tak wyczuć intuicyjnie, w którym momencie została granica przekroczona. Nie? Mhm. I wtedy zwykle jest tak, kierujemy kogoś, nie mówimy, no, albo próbujemy sami pomóc i czasem to wystarczy otoczyć taką opieką, takim wsparciem, bo tak naprawdę badania pokazują, że żeby zachować taki dobrostan psychiczny, fizyczny, to niezbędne nam są dobre relacje, tak? Poprawne więzi z rodziną, z przyjaciółmi. I często tyle wystarczy, żeby wrócić do formy. No ale jeżeli to jest za mało, inne wysiłki też ku poprawie nie przyniosły efektów, no to na pewno warto skorzystać z porady, bo czasem niewiele wystarczy. Czasem to jest jedno zdanie, które pomoże tak zmienić perspektywę. Ja czasem spotykam się z taką sytuacją w gabinecie, że przychodzą do mnie osoby, które stoją tak jakby przed ścianą. I ja to tak czasem porównuję do takiego stania przy ścianie, gdzie wszystko zaczyna się zlewać, tak? Nie widać, są plamy, tak? I nie wiadomo, w którą stronę ruszyć, bo w zasadzie, w którą stronę bym głowę nie odwróciła, no to jest plama, tak? I jeżeli ktoś pomoże cofnąć się, no 2-3 kroki w tył, tak? No to w zasadzie te plamy nabierają kształtów i tyle wystarczy, żeby nagle zobaczyć, że ja mam jakąś perspektywę, jakąś drogę, tak? Wybór należy do osoby, ale czasem trzeba pomóc tą perspektywę rozszerzyć. Ważne to, co powiedziałaś, że dużo zależy od naszych bliskich, znajomych i chyba są też takie sztampowe słowa, zdania, wyrazy, których właśnie nie powinno się w takich momentach używać, prawda? Że przykładowo ogarnij się albo zacznij żyć normalnie. Co wydaje się nam, że to pomoże, a to jeszcze bardziej potęguje, przykładowo jakieś napięcie czy depresję nawet. Tak, chociaż nie zawsze, znaczy nie jest to regułą, bo każdego traktujemy indywidualnie i warto znać siebie i znać kogoś, bo czasem jest tak, że ktoś potrzebuje takich słów ogarnij się, ale my musimy wiedzieć, że on tego potrzebuje, bo jest taką osobą konkretną, zadaniową, że jak ja powiem bierz się w garść, to ta osoba faktycznie się weźmie w garść, tak? Ale czasem są osoby, które raczej przeżywają problemy w sposób taki emocjonalny, to wtedy faktycznie taki tekst raczej i nie pomoże, a wręcz dobije, nie? Powiedzmy, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Ciebie pacjenci? Zależy jaka grupa wiekowa, bo tak się składa, że mam kontakt i z dziećmi, i z młodzieżą, i z dojrzałymi osobami, i ze starszymi.
I jeśli chodzi o dzieci, to często są różnego rodzaju lęki, też problemy w relacjach z rodzicami. Jeżeli chodzi o młodzież, to tutaj już wchodzą też takie problemy jak uzależnienia, jak konflikty takie rówieśnicze, odrzucenie z grupy, jakieś poczucie niepewności, niepełnowartościowości, takich zaburzeń tożsamości, takiego poszukiwania swojego ja. Jeśli chodzi o dorosłych, dojrzałe osoby, to dość często są to różnego rodzaju problemy i lękowe, i depresyjne, bardzo dużo kryzysów życiowych. Natomiast jeśli chodzi o osoby takie w podeszłym wieku, no to tutaj często te osoby mierzą się z takim bilansem życiowym, z tym, co osiągnęli, co stracili i co przed nimi, czyli taką drogą do zamknięcia życia. Tak? To jest trudny etap. W dobie internetu zastanawiam się, czy osoby, które do Pani przychodzą, potrafią tak otwarcie mówić o swoich problemach, bo wydaje się, że zwłaszcza teraz, no, byliśmy też zamknięci w domach, nie spotykaliśmy się i zresztą ten czas przed pandemią był podobny, ponieważ bardziej komunikujemy się poprzez Messengera, przez różne inne środki, a mało ze sobą się spotykamy, rozmawiamy. Czy to nie przekłada się też, jeśli chodzi o takie opowiadanie o swoich problemach właśnie podczas terapii? To jest problem młodych ludzi. Faktem jest, że oni bardziej komunikują się za pomocą właśnie różnych aplikacji i no, kiedy do mnie przychodzą, mają coś opowiedzieć, to jest trudne. Ja czasem używam różnych kart, na przykład takich projekcyjnych, które pozwalają jakoś aktywować się takiemu młodemu człowiekowi, bo faktycznie no, ten kontakt bywa trudny z młodymi ludźmi. A jest problem w nazywaniu emocji, uczuć? Tak. Formułowaniu ich, tak? I w ogóle opowiadaniu. To są często skróty myślowe, proste zdania. Oczywiście no, nie mogę mówić tak o wszystkich, bo byłoby to krzywdzące, natomiast często się spotykam z takim problemem, ale bardziej wśród młodych niż wśród starszych osób. A czy właśnie, już wspomniałyśmy epidemię koronawirusa, czy w tym momencie pojawiło się więcej pacjentów, ponieważ to też była taka nagła sytuacja, na którą nikt z nas nie był przygotowany. Nikt z nas nie był przygotowany. Ja myślę, że to jest taki moment, w którym każdy z nas skonfrontował się ze swoim lękiem, bo lęki były różne. Tak? Niektórzy się bali o swoje zdrowie i życie, inni się bali o zdrowie i życie swoich bliskich, a jeszcze inni o to, że świat wywróci się do góry nogami, tak? Że ten system, jaki znamy, ten system, w jakim funkcjonujemy, nie będzie już adekwatny, tak? Że trzeba będzie nauczyć się nowych sposobów życia i no, nie jest to łatwe, tak? Zwłaszcza dla osób, które miały wszystko poukładane. Więc na pewno wszyscy skonfrontowaliśmy się z jakimś rodzajem niepewności. No może oprócz dzieci i młodzieży, bo wśród młodzieży zaobserwowałam tylko frustrację, że byli zamknięci w domu, a natomiast i tak pozostali w kontaktach ze swoimi przyjaciółmi i jakby te social media były bardzo pomocne. Natomiast raczej to bardziej dotknęło osoby takie dojrzałe, tak? Czyli te, które mają rodziny albo które same się utrzymują i no to tutaj ta niepewność się dużo pojawiła i myślę, że to będzie przynosiło takie długofalowe skutki. Natomiast w tym momencie jeszcze nie obserwuję wzrostu. Wróciły do mnie osoby, które wcześniej były przed koronawirusem w terapii, więc teraz one wracają powoli. Ale myślę, że realnie te osoby, które potrzebują tej pomocy, mogą mieć jeszcze problem ze skorzystaniem, choćby dlatego, że to może dotyczyć bardziej osób, które na przykład straciły pracę i nie stać ich w tym momencie na to, żeby zająć się jakby sferą psychiczną. One muszą się zająć zaspokojeniem podstawowych potrzeb, czyli zabezpieczeniem domu. Tak. A czy można się oswoić z tym lękiem? Tak. Generalnie, jeżeli z emocjami jest tak, że jak pozwolimy na to, żeby je poczuć po prostu,
nie walczymy z nimi, to z reguły jest tak, że one są, pobędą i odchodzą. A jest też taka granica odczuwanych emocji, czyli one mogą urosnąć do jakiegoś poziomu i koniec. Tak? I nasz mózg czasem się po prostu resetuje, czyli nagle wszystko obojętnieje, tak jakby się wyłączył. Tak? Czyli dochodzi do tego maksimum, tak. I już więcej... Każdy ma swoje własne maksimum, ale więcej nie się przekracza. Nie przekracza. Czy psychoterapeuta miewa gorsze dni? No jak każdy człowiek. No pewnie, że miewam gorsze dni. Natomiast myślę, że mam takie szczęście, że wyposażona jestem w wiedzę, która mi pozwala szybko radzić sobie z tymi gorszymi dniami, bo te narzędzia, które używam w pracy, tak naprawdę też używam w swoim życiu codziennym. Tak? To jest coś, co pozwala mi szerzej spojrzeć na to, co się dzieje w moim życiu. To jest też wiedza o tym, że no właśnie potrzebni są przyjaciele i ja mam ich dużo. I mam takie poczucie, że mam na kogo liczyć w życiu. I zwykle mogę się do nich zwrócić w tym momencie, w którym tego potrzebuję. A jestem ciekawa, czy znajomi, przyjaciele, rodzina nadużywają też tej wiedzy pani i na przykład dzwonią i mówią, że wstałam lewą nogą albo nie chce mi się wychodzić z łóżka. Czy to już są jakieś objawy niepokojące i już oczekują jakiegoś lekarstwa, jakiejś złotej myśli, która ich uspokoi? Jeśli chodzi o przyjaciół, to... Trochę to jest tak, Pani Paulino, że wybiera się przyjaciół podobnych do siebie, bo z nimi się najlepiej dogadujemy. Więc jeżeli się do mnie zwracają, to nie mam takiego poczucia, że to jest jakieś nadużycie. Natomiast jeśli chodzi o znajomych, to takich dalszych, to owszem zdarza się tak, że ktoś próbuje jakoś użyć tak w prywatnym życiu mojej wiedzy. Jeżeli nie odczuwam tego jako formy nadużycia, jeżeli ktoś nie przekracza jakichś granic, to generalnie chętnie się dzielę. Jest wiele motywów, którymi się kierujemy przy wyborze takiej ścieżki zawodowej. Chciałam zapytać, jak to było w Pani przypadku? Czym Pani się kierowała i dlaczego akurat w tym zawodzie czuje się Pani spełniona? Bo z tego, co się dowiedziałam, spełniała się również wcześniej jako artystka. Tak, skończyłam liceum plastyczne, ale faktycznie poczułam tam, że to nie jest do końca moja droga, że często czułam takie przemęczenie i myśl o tym, że miałabym do końca życia rzeźbić na zamówienie, to było trudne, nieznośne. I miałam taki rok przerwy pomiędzy studiami a liceum, w którym wypróbowywałam różnych kierunków, to znaczy takich rocznych, jak zarządzanie zasobami, turystyka, hotelarstwo, tak szukając swojej drogi. I faktycznie na tym zarządzaniu dominujące kierunki to była psychologia i prawo. I wtedy tak poczułam, że faktycznie ta psychologia to jest coś, co jest takie pasjonujące, co jest dla mnie. A tym bardziej było to zgodne też z moimi cechami osobowości, bo ja już od najmłodszych lat byłam taką osobą, która potrafiła słuchać i potrafiła doradzić, więc potem tylko się wykształciłam i mam poczucie, że to jest właśnie zgodne ze mną. A co jest taką podstawą psychoterapii? Bo rozumiem, kiedy siada przed Panią pacjent, to jak to wygląda, taka zwykła wizyta u terapeuty? Siadamy sobie tak, jak my tutaj siedzimy, tylko bez stolika. Zwykle pytam, z czym ktoś do mnie przychodzi. Pytam o to, jaki jest problem i pytam też o to, czego oczekuję, jakiej pomocy. Różnie te wizyty przebiegają, bo są osoby, które przychodzą przygotowane, konkretnie wiedzą, czego oczekują. Znaczy mówią, że no ja mam problem z tym, że od dłuższego czasu odczuwam lęk i budzę się w nocy i mam koszmary i potrzebuję w tym pomocy.
Ale są też takie osoby, które do końca nie wiedzą, czego potrzebują. No, tak przychodzą, mówią, że mama mnie wysłała, tak, dziewczyna mnie wysłała, więc wtedy pytam, a dlaczego, tak, co zaobserwowała, a co ty czujesz, co ty myślisz, tak, bo tak naprawdę, żeby komuś pomóc i żeby ta moja pomoc była skuteczna, to ta osoba musi wiedzieć, czego chce i musi być zmotywowana do tej pracy. Tak? Jakby pierwszym czynnikiem leczącym to jest motywacja i nadzieja na zmianę. Tak? Ale jeśli ktoś nie wie, czego chce, to też trudno to zmieniać. Mhm. No? Albo jeżeli przychodzi dla mamy czy dla kogoś innego, no to też trudno jest zmieniać. Mhm. No, bo po prostu gdzieś tam po drodze ta wytrwałość maleje, aż w końcu znika. Nie, z reguły pacjent znika. Trudno jest chyba pracować z kimś, kto sam nie wierzy w jakąś tą przemianę, czy sam nie widzi w sobie jeszcze tego problemu. Tak. Oczywiście to jest w ogóle taka bardzo wczesna faza, nie? Bo ja czasem, jak już ktoś do mnie przychodzi, to pomagam poszukać tego problemu. Przecież nie ma człowieka, który by nie miał problemu. Ale i z reguły jest tak, że jak ktoś przychodzi, to ma jakąś potrzebę, ma coś czuje, tak? Coś czuje, ale nie do końca potrafi to zwerbalizować, nie do końca potrafi to przedstawić i wtedy różnymi pytaniami próbuje znaleźć drogę do tego, co jest pod spodem. I chyba ważny jest kontakt. Pacjenci lubią być słuchani. To chyba trudne, dać takie poczucie, że to, co mówi ta druga osoba, jest ważne i przejmujące dla nas. Nie jest trudne, jeżeli to faktycznie jest ważne i przejmujące. Wtedy to po prostu przychodzi z łatwością, tak? Bo tak naprawdę przyglądam się człowiekowi, który cierpi. I my jesteśmy wrażliwi na cierpienie innych, nie? Że to jest trudne zostawić kogoś w cierpieniu. Oczywiście ja jestem wyposażona w takie narzędzia, które mi pozwalają poradzić sobie z tym, bo tak to nie mogłabym pracować, gdybym codziennie spotykając tyle cierpienia miała wracać z tym do domu. Tak? Więc to, co mi pomaga, to taka myśl, że okej, ta osoba cierpi, przyglądam się temu, towarzyszę temu, ale też wierzę w to, że będę w stanie pomóc tej osobie i że to cierpienie się skończy. Natomiast zdarza się, że ktoś przychodzi, cierpi, ale nie chce tego zmienić. Wtedy też nie muszę tego przeżywać, bo ja rozumiem, że to jest potrzebne jeszcze komuś, bo na przykład zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi młoda dziewczyna, która nie może się wyprowadzić z domu i ma różne objawy, ale tak naprawdę potrzebna jest na przykład mamie albo ojcu w tym domu. Mhm. I ta choroba powoduje, że ona musi i może zostać w tym domu. Wtedy pozwalam, tak? Bo to nie jest ten czas. Mhm. Czyli odpowiedni proces, na wszystko musi przyjść czas. A tak. Więc nie jest to trudne w momencie, kiedy nasza praca staje się naszą pasją. To takie pytanie jeszcze na koniec. Czy wierzy Pani w to, co Pani robi? No tak. Wierzę, bo też widzę efekty tej pracy. Ja mam taką przyjemność, kiedy przychodzą pacjenci i mówią, że czegoś dokonali, coś zmienili, a to, co im pomogło, to na przykład moje słowa, nie? Że słyszą mój głos w głowie. Tak? Niektórzy żartują, że mnie mają w kieszeni albo że przypominają sobie moją twarz i to im pomaga na nowo się poczuć dobrze. Więc tak, wierzę i no, też mam taką satysfakcję, bo istnieję w cudzych umysłach. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Dziękuję. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić.